Jest 19.30, Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Rosyjskie samoloty zrzucały pociski na szpital. Zbombardowany szpital w Aleppo. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Protest przed Sejmem. Co chciałem dziecka? Przepraszam bardzo, jakiego dziecka? Dziecka. Niegdyś lubiłam bardzo tańczyć, a teraz moje serduszko nie pozwala mi na to. Dzień seniora. Jesteśmy zadowoleni, obyśmy tylko byli zdrowi. Wiadomości zaczynamy od Syrii, dokładnie od Aleppo, gdzie zbombardowano największy szpital. Placówka przestała działać.